Panie trenerze, pojedynek lidera tabeli z 9 drużyną trzeciej ligi, no chyba na boisku nie było jednak widać tej różnicy. Ja bym nie patrzył na to z tego tematu, że to był lider i 9 drużyna, bo drużyna Unii okazała się, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, najlepszą drużyną, z jaką przyszło nam grać w tych rozgrywkach. Wiadomo, jesteśmy Beniaminkiem, jesteśmy na fali, ja tego nie uważam. Uważam, że gramy dobrą piłkę i w dzisiejszym meczu na tle bardzo dobrej drużyny uważam, że zasłużony remis. Czego więc zabrakło do odniesienia zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu? Ja powiem tak, Unia zagrała dzisiaj, no, można powiedzieć, dobry mecz, bo nie odkryli się, grali konsekwentnie od tyłu. My popełniliśmy jeden błąd, gdzie przy wyprowadzeniu piłki Artur chciał dograć piłkę, no, praktycznie sam na sam zawodnikowi. Przypadkowo odbita piłka, poszła z tego kontra i strata bramki. No i uważam, że zawodnikowi drużyny gości wyszedł bardzo dobry strzał. I uważam, że troszkę zabrakło nam determinacji, ale ja mówiłem, że jeżeli meczu nie możesz wygrać, trzeba go umieć zremisować. Tak czy inaczej, chyba przed rozpoczęciem tego sezonu nie spodziewał się pan, że po 14 kolejkach Janina Libiąż będzie liderem tabeli. Znaczy, ja powiem tak, ja wiedziałem, że stać nas piłkarsko na to, żeby grać w czołówce. Na pewno nie liczyłem na to, że będziemy liderem, a że jesteśmy, no to tylko chwała dla tych chłopaków, że po prostu podnoszą ciężar na swoich barkach i jesteśmy dalej liderem. Tydzień temu po spotkaniu z Oliczem Suchadów powiedział pan, że dziś będzie prawdziwy sprawdzian dla drużyny Jaskółek. No i jak może pan ocenić swoich podopiecznych po dzisiejszym meczu, po spotkaniu z liderem tabeli? Powiem tak, że przed meczem może remis bym się cieszył, ale mówię, lekki niedosyt. Szkoda, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz, czyli tak jak powiedziałeś, mówię, zdaliśmy, uważam, ten egzamin na piątkę. Tylko mówię, szkoda, bo powinniśmy ten mecz wygrać. No właśnie, czego zabrakło do odniesienia wygranej? Bo troszeczkę sytuacji zmarnował Tomek Ogar, zmarnował jeszcze kilku jego kolegów. No, skuteczności na pewno tego zabrakło. No, Tomek w 60 minucie chyba to było, miał praktycznie bramkarza, no wszystko miał do... co chciał to mu zrobić, no ale wybrał złą decyzję i bramkarza. Szkoda, no ale mówię, no jeżeli chodzi o postawę całego zespołu, lider tej ligi oddał praktycznie ten strzał, no i też szkoda, że wpadła jedna, ale mówię, ogólnie super, jestem zadowolony. Nie spodziewaliście się chyba, że aż tak łatwo mimo wszystko przyjdzie zdobycie punktów tutaj na boisku lidera tabeli, jakby nie było? Na pewno nie było łatwo, był to ciężki mecz, ale był fajny, ponieważ fajna atmosfera, kibice, także wszystko cieszy, tak pachnie trochę ligą. No, myślę, że z całego przebiegu spotkania byliśmy lepsi, powinniśmy to wygrać, stworzyliśmy więcej sytuacji, natomiast no trudno, remis u lidera też cieszy, dopisujemy punkt i gramy dalej. No właśnie, przyznałeś, że sporo sytuacji stworzyliście, sporo ich nie wykorzystaliście niestety, no tak naprawdę ten wynik mógł być dużo wyższy, można było pokusić się o wygraną. No tak, to jest nasza bolączka, na razie no, mamy problem, stwarzamy te sytuacje, a mało ich wykorzystujemy. Ciężko powiedzieć, co jest przyczyną tego, no... Ja mówię, no gospodarze też mieli jakieś tam sytuacje, też nie wykorzystali, trudno. Remis 1-1 i gramy dalej. Tobie udało się wykorzystać tą sytuację. To taka moja wizytówka, już dużo takich bramek strzeliłem, gdzieś tam z boku w długi róg. Był okres, że się zacięło, mi to nie siedziało, teraz wróciło, także się cieszę. Wierzyłeś w to, że strzelisz, że uda się trafić do siatki? Myślałeś o tym, żeby podawać kolegom? Nie, rozglądałem się na boki, widziałem, że nie ma jak podać, także przymierzyłem, jeszcze wstrzymałem trochę nogę, popatrzyłem, gdzie jest bramkarz, uderzyłem, wpadło przy słupeczku i się cieszyłem.